Ja jestem Dominik. Cześć, jestem Damian. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić na prezentację roweru. Jest to rower, może i odwrotnie, to by lepiej zabrzmiało. Jest to prawie ten sam rower, co Unibike Flight, natomiast jest to Unibike Expert na rok 2021. Pokrótce powiem, czym one się różnią. Tak naprawdę różnią się głównie od sprzętem, bo rama tu i tu jest taka sama. Geometria czy wykonanie jest takie samo. Mamy hydroformowaną ramę, tak jak w Flycie, zwężaną główkę ramy, czyli taperowaną, cieniowaną tą ramę też jest, oraz zaciski sztywne. Ramę mamy na zacisku sztywnym Boost, czyli 148 mm na 12, co powoduje też sztywniejszą ramę, oraz support wciskany, czyli press fit, też sztywność większa przy tym. Tak, natomiast w ramach jest jedna duża różnica, zasadnicza, dla niektórych bardzo ważna. Kolor. Tutaj mamy kolor czarno-czerwony. Innych różnic w ramach już nie dostrzegam. Szybszy jest. Dzisiaj omawiamy model na ramie 17 cali. Mały, zgrabny rowerek, który fajnie będzie hasał przy przyklejeniu w wzroście około 1,75 m. No, nawet do 1,80 m by powiedział, bo to zależy. Wyjściowo 1,75 m, potem możemy do 1,80 m dojechać, tak, to by się zgadzało. W zasadzie model na osprzęcie fajnie, tak samo jak we Flycie, wymieszane było SLX Deore. Tu mamy oczko wyżej, czyli jest XT SLX z SLX-em w tej samej konfiguracji pomieszane, czyli mamy korbę XT, przerzutkę XT, manetki mamy SLX-a, zaciski i klamki hamulca również są SLX-a. Jeżeli chodzi o napęd, korba 34-zębowa, tak, 34 zęby jest. Która posiada 34-zębowa, to tak, no tak, 34 zęby. Z tyłu mamy bardzo dużą rozpiętość kasety od 10 do 51. Tak, jest 12-rzędowa, to też warte podkreślić, bo jest lepsze stopniowanie. Możemy bardziej płynnie i dobre sobie biegi. Tak jest, nie jest to rower na wycieczkę po asfalcie, no jest to typowo terenowa bestia. Także jeżeli chcemy sobie kupić taki rower na ścieżki rowerowe, możemy się po prostu zapedałować. Co jest więcej, jak we Flycie, no to widelec mamy już Rydona, nie XCR-a. Tak jest. Też powietrzny, ale już półkę wyżej i na pewno można to przy amortyzacji, myślę, że odczuć już przy tym. Jest manetką blokady na kierownicy, co jest no, moim zdaniem dużym plusem generalnie. Te same gumy, Racing Ray i Racing Ralph na tyle, bardzo fajne połączenie. Tak samo koła są przygotowane pod te tablesy, można też opony również, czyli możemy spokojnie przerabiać, zalewać mleczkiem i mieć lepszą rotację koła, mniejszą, że tak powiem, wykrywalność przebijalności. A co ważne, zejść trochę niżej z ciśnieniem, bardziej tak. Komfortowe i lepsza przyczelność, chociaż tutaj też trzeba sobie dobrać odpowiednie ciśnienie pod nas, żeby nie zdjęło nam tej opony z obręczy. Warte dodania jest to, że no, tak naprawdę Expert i Flight różnią się właśnie tymi paroma szczegółami, że napęd klasa wyżej i amortyzator klasa wyżej. Mamy te same komponenty, czyli od UNO. Tak, jeżeli chodzi o komponenty typu mostek, typu sztyca, Unibike wstawia przeważnie UNO, bo jest dystrybutorem tej marki. Również chwyty Ergona, o których już wspomnieliśmy przy poprzednich modelach. No, szwalbę znajduje się w Ogumieniu, no bo Unibike jest dystrybutorem szwalbę na Polskę. To są bardzo fajne opony, także i tak i bardzo wysoki model dali. I w wielu rowerach spotykane, natomiast uwagi na to, że Unibike jest dystrybutorem, jest duża szansa, że będą te opony w salonach Unibike'a dostępne, kiedy będziemy chcieli je wymieniać. Tak jest. Warto podkreślenia jest koła, bo producenci przeważnie kupują po prostu gotowe koła,
od jakichś firm i nazywają ich pod swoją marką, tak powiedzmy, lub całe koło wsadzają, tak? A tutaj mamy zbudowane koła od podstaw, mamy dobre obręcze wytrzymałe, bo kapsulowane i pod tubeless ready. Mamy piastę Shimano, która jest, jak Shimano zapewnia, cicha. Oraz szprychy ze stali nierdzewnej. Właśnie. To też warto wspomnieć, no bo część przemilcza ten temat, że no wie pan, no szprychy są, widzi no pan, właśnie. Są szprychy. Ale to też ale odpowiada za sztywność. Za sztywność odpowiada koła. I trwałość koła. O, właśnie. Także my jak zaplatamy koła, to w zasadzie na nierdzewkach nie bawimy się w ocyk, bo to szkoda pieniędzy moim zdaniem i wysiłku i naszego, i naszych klientów. Fajna rzecz, mała, a cieszy. Błotniczek zainstalowany przy widelcu, na pierwszy rzut oka niewidoczny, ale w trasie na pewno oszczędzi nam kilku bryzgów na twarz, także tak warto jest. Na to zwrócić uwagę. Dokładnie tak. Ten rower został wyceniony na kwotę 5899 zł. 799. Jest tańszy niż wygląda. Jest tańszy niż wygląda. Różnica 900 zł z flightem, to tylko jest, znaczy mamy, dopłacamy za właśnie wyższej klasy amortyzator oraz wyższej klasy napęd i jeśli ktoś chce już kupić z wysoką klasą napęd, rower z wysoką klasą napędu i trochę lepszym amortyzatorem, no to warto się zastanowić nad tym, pochylić nad tym modelem. No, to nam gdzieś tam za komfort też odpowiada i za żywotność tego napędu. Tak, bo w tym przypadku zakup Flighta na SLX-ie i upgrade do XTK-a jest całkowicie nieopłacalny przy tej Dokładnie różnicy tak. w cenie, to nie ma żadnego sensu. To tak czy siak wyjdzie. Chyba, że zależy nam na kolorze czarno-żółty wtedy i owszem, tak. Możemy się na coś takiego pokusić, ale nie będzie to ekonomiczne podejście. Rower bardzo fajnie skonfigurowany, dla mnie powiem szczerze, że jeśli ktoś chce zacząć się ścigać, czy amatorsko, czy po prostu chce, ma w planach jeździć na trochę cięższym terenie, warto brać go pod uwagę ze względu na cenę do jakości, to co nam oferuje producent w zamian za cenę, bo to jest naprawdę bardzo dużo dostajemy jak za 5799 zł, tak? No. Czy marką Unibike handlujemy w Biker Buzyk już 8 rok. Zasadniczo nie mamy problemów z tymi rowerami. Tu się mogę oprzeć o statystykę, że jeżeli ktoś kupuje eksperta, jeszcze nie wrócił mi żaden klient i powiedział, wie pan, no jednak coś tutaj jest nie tak, bym mógł dołożyć jednak do wyższego sprzętu i by było fajniej. Nie, jeżeli chodzi o rower aluminiowy, który posiada taki osprzęt, odpowiednią ramę, osie na boostach i dożywotnią gwarancję na ramę, nie ma tutaj czego więcej szukać moim zdaniem w aluminiowym rowerze. No właśnie, bo to jest bardzo fajne, że jest dożywotnia gwarancja na ramę, gdzie to daje tak naprawdę, z tego co wiem, to paru producentów, a tutaj polska firma i dożywotnia gwarancja na ramę, tak? No to jest naprawdę duży plus, bo jeśli nam coś się stanie z tą ramą, oczywiście z winy fabrycznej, a nie tam gdzieś z naszej, tak? Mhm. No to zawsze ramę wymienią. Bez gadania będą wymieniać. Tak jest, tak? No, a to jest moim zdaniem dużo ludzi właśnie obawia się gdzieś tam karbonu kupywania, bo nie mają właśnie gwarancji takiej dożywotniej, a tutaj mamy w aluminiowym, także jeśli nam nie zależy gdzieś tam na początku, chcemy zobaczyć, czy to jest dla nas, no to aluminium jest ok, bo dostajemy bardzo dużo, nie? Za tą cenę. Znaczy to, że wymieniają bez gadania, mogę potwierdzić tylko z innych salonów, które mi o tym mówiły, bo sam od 8 lat nie miałem jeszcze przypadku, żeby rama Unibike'a strzeliła komukolwiek. Może mam szczęście, może to są po prostu dobre ramy, nie wiem. Na sam koniec warto dodać, że w modelu Flight, jak i Expert, mamy dołączone do zestawu pedały, co nie jest oczywistą w rowerach generalnie, przy kupnie. A
O, i dobrej jakości pedała, a nie tak, na sztukę nie jest, zamontowane. Nie są to na sztukę, żeby po prostu były do zdjęcia, tylko tak faktycznie pedały, na których możemy pedałować. Aczkolwiek w tej klasie roweru od razu bym sugerował założyć SPD, żeby wykorzystać potencjał tego sprzętu. Tak jest. Które też tutaj możemy dopasować dla każdego chętnego. Ja już nie chcę nic więcej dopowiedzieć na temat tego roweru, natomiast jeśli jesteście zainteresowani tym rowerem, jest dostępny w salonie Biker Budzyk Brodnica, ale jeszcze jest jedna siedziba, a jest to w Iławie. Tam też są dostępne rowery. W Iławie na Wojska Polskiego 2A mamy również salonik Biker Budzyk, gdzie rowery Unibajka również można sobie obejrzeć, przymierzyć i załoga również bardzo chętnie Wam doradzi. Także jak widzicie, staramy się rozwijać, rozszerzać i pokazywać Wam, jak fajne potrafią być rowery. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do sekcji komentarzy, tudzież zadawania pytań mailowo, telefonicznie lub na stronie facebookowej Biker Budzyk Brodnica. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które już niebawem. Cześć! Cześć!